Cześć! Ja też nie robię budowlany, ale pokażę wam właśnie tą linię kolejową do, chodźcie, ulicę do stacji Ignacy Frombinek. Tu mamy nieczynną bocznicę kolejową. O, widać! Jeszcze to nie wiecie. Zobaczymy sobie ten tor. Wziąłem sobie gumę. Spokojnie, to tylko Orbit White. Ale tutaj czegoś cały czas śmieję, ponieważ w takiej sytuacji nie mogę zapomnieć, ponieważ właśnie myślałem, że będzie jechać pociąg. Ale jechał, ale były zamknięte rogatki. I jeszcze nie jechał pociąg, a rogatki się zamknęły, oczy otworzyły się. Ale było witty fit. Takiej sytuacji nigdy nie zapomnę. Tor już niestety tam, ten tor już nie jest, już nie jest używany. Ach, co za super. Patrzcie. Kolejowa. Bardzo fajnie się chodzi. Bardzo fajnie. Już prawie nie widać toru kolejowego. Szkoda. YouTuber kocha pociągi. Niestety jedyny minus dla stacji Ignacy Frombinek jest to, że niestety nie ma autobusów do stacji Ignacy Frombinek. O, mamy tutaj coś ciekawego. Tu mamy przystanek, a ci pisze przystanek autobusowy 500 metrów. A tu mamy osiedle Rombi. A tu pisze tutaj. Tutaj jesteś, a tutaj jest Ignacy Frombinek, czyli tutaj. Ale fajny dzisiaj mamy dzień, spokojny. Bardzo spokojna miejscówka. Ignacy Frombinek. To jest spokojna miejscówka. Poczekajmy, aż samochód przyjedzie. Wow. Tu mamy przejście na peron, tu mamy rozkład jazdy. Pociągów oczywiście. Pociąg będzie jechać. Jej! Nagram wam jeszcze skład. Kolejny pociąg osobowy, jej! Proszę, słynna EP07 lub EU07. Bardzo ciekawe. Żeby było wam lepiej, to pokazywałem z tej perspektywy. Przejścia kolejowego, tu mamy pociąg TLK. Jakiś pociąg TLK, nie wiem jaki. TLK Gombrowi do stacji. Szczecin Główny ze stacji Lublin do stacji Szczecin Główny. Z Lublina do Szczecina jedzie ten stelka. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. No tu mamy ten przeskok, gdzie stale ciągle zamknięty. A może? Dobrze, idziemy na peron. O! Prawie się poślizgnąłem. Co to jest za przejście? To jest ślizgawka jakaś tam. Co to jest? Co to ma być? To ludzie już całkowicie nie dbają o bezpieczeństwo. Ci biegacze mogą na... Ci, którzy się spuszczą na pociąg, to może poślizgnąć i dojdzie nawet do tragedii. Co? No cóż? Trudno.
mamy kierunki. W tym przypadku to jest Warszawa i Poznań. Tu mamy oczywiście tradycyjną wiatę kolejową, a tutaj przystankowa. Dobra. Dobrze, żeby remontowano tą stację i na zafrąbinek. Super jest, naprawdę. Fajnie, że wyremontowano i na zafrąbinek.